Hej, witajcie. Kolejny nasz odcinek poświęcimy symbolom sprinterskim na mapie. Usain Bolt, jamański lekkoatleta, piłkarz, sprinter, ośmiokrotny mistrz olimpijski z Pekinu, Londynu oraz Rio de Janeiro. Obecny rekordzista świata w sprincie na dystansie 100 i 200 metrów. Dzięki swoim osiągnięciom i dominacji w rywalizacji sprinterskiej jest powszechnie uważany za najlepszego sprintera w historii. Rekord na 100 metrów to 9 sekund i 58 sekundy. Pewnie większość z Was słyszała o tym świetnym sprinterze. A czy słyszeliście o Mai Alm? Duńska zawodniczka biegu na orientacji i lekkiej atletyce, która zdobyła 7 tytułów mistrza świata. Szczególnie znana jest z 4 złotych medali na dystansie sprinterskim, na których zdobyła tytuł 4 lata z rzędu w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku. Jest również medalistką mistrza świata juniorów. Alm wyróżnia się dominującą prędkością biegu, co daje jej dużą przewagę nad innymi zawodnikami na dystansie sprinterskim. Sprint w orientacji sportowej odbywa się najczęściej w terenie zurbanizowanym. Orientacja w takim terenie jest łatwiejsza, ale najmniejszy błąd powoduje stratę, której już nie odrobimy. Głównym założeniem biegu sprinterskiego jest bardzo duża prędkość biegu. Sprowadza on zdolność do czytania i interpretacji mapy w skomplikowanym terenie oraz do wyboru wariantu pokonywania trasy i jego realizacji podczas biegu z bardzo dużą prędkością. Znajdowanie punktów kontrolnych nie powinno stanowić wyzwania, a raczej wybór najlepszego wariantu pokonania drogi pomiędzy punktami i jego realizacja. Takie biegi są zdecydowanie szybsze. A przy organizacji zawodów powinno się tak zaplanować trasę, aby zwycięzca biegał około 12-15 minut w każdej z kategorii. Bazową skalą na mapach sprinterskich jest skala 1 do 4000, ale dopuszcza się też skalę 1 do 3000. Ponieważ taka skala powoduje nam, że na mapach jest umieszczonych bardzo dużo szczegółów, mamy tak zwane symbole sprinterskie. W takich symbolach na szczególną uwagę zasługują elementy, które powodują szereg zakazów. Jednocześnie w przypadku złamania ich grozi nam dyskwalifikacja. Przede wszystkim mamy kolor oliwkowy, który oznacza tereny prywatne i nie wolno nam wkraczać na te tereny, pomimo że byłby to dla nas ogromny skrót. Mamy też ogrodzenia do przejścia i nie do przejścia. W terenie leśnym występują oba rodzaje ogrodzeń, ale nie ma zakazu mówiącego nam, że nie wolno ich przechodzić. Z tym, że z reguły jest to nieopłacalne. Natomiast w terenie miejskim, jeżeli na mapie jest zaznaczone ogrodzenie nie do przejścia, to nawet jeżeli jest to ogrodzenie, które sięga nam do kolan, nie możemy go pokonać. Musimy wybrać wariant obiegowy. A jeżeli w takim ogrodzeniu jest dziura, którą moglibyśmy szybko dostać się na punkt, a na mapie nie ma zaznaczonego w tym miejscu przejścia, to musimy szukać innej drogi. Tak samo ma się to z wszelakimi bramkami czy furtkami. Na mapie są otwarte, to wtedy z nich korzystamy. A jeżeli na mapie są narysowane jako zamknięte, to tak musimy traktować je, pomimo tego, że jest to furtka otwarta na oścież. W terenach parkowych, które zaznaczone są kolorem żółtym, bywa, że spotykamy niewielkie strumyki czy kanały wodne i pewnie moglibyśmy je pokonać jednym skokiem, ale jeżeli na nich jest czarna obwódka, to szukamy mostku, obierając wariant, zanim dobiegniemy do takiego kanału. Na mapach sprinterskich kolory budynku często są zaznaczone kolorem ciemno-szarym. Jest to spowodowane tym, że na takiej mapie jest bardzo dużo elementów zaznaczonych kolorem czarnym. I dokładając czarne budynki, mapa mogłaby być bardzo mało czytelna. Natomiast kolor szary, jasno-szary, to przejścia pod budynkami. Mogą to być zabytkowe arkady składające się z licznych podpór, które zostały połączone u góry łukiem lub też bramy w budynkach umożliwiające wejścia na podwórko. Takie rzeczy trzeba dostrzec na mapach, aby sprawnie i bezbłędnie pokonać trasę sprinterską. A mówiąc o sprincie, należy wspomnieć ubiegłoroczny sukces dwójki młodych Polaków na Mistrzostwach Europy Juniorów. Stanisław Kurzyp zapisał na swoim koncie złoto, wygrywając o zaledwie 1 sekundę z Marcelem Szabo z Węgier i oczy ze Szwedem Leo Johanssonem,
aż 7 pierwszych biegaczy znalazło się w przedziale czasowym różniącym się zaledwie 20 sekund. Jest on pierwszym juniorskim mistrzem Europy z Polski od Piotra Żeńcy, który wygrał w 2017 roku sprint w kategorii M16. Natomiast Hanna Sudol, debiutująca w imprezie tej rangi, zdobyła wicemistrzostwo Europy w sprincie. Przegrała tylko z Marketą Mulickową z Czech różnicą 6 sekund. To na dzisiaj tyle. Pa!